Oj, Filip, lubisz Półwysep Helski? Lubię i to się chyba nie zmieni. No już na początku w zasadzie to wiązało się tylko i wyłącznie z wakacjami, a od 5 lat już są to pół na pół wakacje i praca. Praca. 5 edycji, ja pamiętam początki, zawsze się cofam do tych początków. No powiem Ci, praca chyba niesamowicie wykonana, dobra robota zrobiona. No i w tym roku jubileusz, nie? 5. edycja już. No właśnie, dotrwaliśmy do 5. edycji i jak tak sobie człowiek pomyśli, to aż trudno uwierzyć, że ten czas tak szybko leci. Na szczęście impreza się przyjęła i wracamy tutaj co rok. Co rok w zasadzie tyle miejsca, ile mamy do dyspozycji, wykorzystujemy, także jest dobrze. No to co w tym roku zmiany? Bo wiem ze zmian, że w tym roku dzień dłużej, czyli bawimy się od czwartku do niedzieli. Co więcej? To było też już w zeszłym roku. Od zeszłego roku są 4 dni. No i w zasadzie na tym się skupiamy, tak? My chcemy przede wszystkim po prostu, żeby te targi, po pierwsze, były tutaj dla osób przebywających na kempingach, czyli dla osób, które chcą odświeżyć swoją flotę, czyli zmienić przyczepę, zmienić przedsionek, ewentualnie przerzucić się z przyczepy na kampera, ale będą też jak prawie co roku, czasami to się trochę zmienia, ale będą też i namioty dachowe, będą też pick-upy z kapsułami. Tak na dobrą sprawę wszystkie formy dostępne karawaningu, które znamy, to możemy tutaj przyjechać i przede wszystkim porozmawiać z ekspertami, bo te firmy, powiedzmy sobie szczerze, są nam w stanie rozwiać nasze wątpliwości. A to też trzeba jakby w jakiś sposób, ja im dziękuję za to, że tutaj przyjeżdżają, bo są firmy, które przyjeżdżają tutaj z drugiego końca Polski niektóre. Także wielkie dzięki za to, że są z nami. I że chce się im tutaj po prostu przyjeżdżać w środku sezonu. To jak wygląda w takim razie lista wystawców, przynajmniej na ten moment, w który oczywiście rozmawiamy? Będzie na pewno firma Balcamp. Pojawia się firma, która będzie z nami po raz pierwszy, Sprint Car. Będzie firma Bus.pl, która też pojawia się z nami po raz pierwszy. Wraca firma Camper for Mountain, którą też dobrze znasz. Pozdrowienia. No właśnie. Wydaje się, jutro ma przyjść ta informacja, że będzie firma Elcamp, która też jest wszystkim znana. Lifestyle Campers z tymi małymi przyczepkami typu Teardrop. Ja tak wywołany do tablicy, chyba nie wszystkie firmy w tej chwili... Jeszcze Panda Camp. No właśnie, Panda Camp z namiotami. A powiedz mi, jak wygląda sprawa z domkami mobilnymi? Ktoś się pojawi? Tak tradycyjnie będzie z nami firma Lark. Okej, świetnie. Firma Lark, która przyjedzie z trzema domami. Także tych firm, ja powiem szczerze, zostało w zasadzie trochę w okolicach 1,5 tygodnia, a firmy się cały czas jeszcze zgłaszają, dlatego też nie do końca chcę tutaj jakby podać im, bo ja teoretycznie wiem, że one będą, ale dopóki nie mam oficjalnego potwierdzenia, to wolę się z tymi informacjami nie wychylać. Natomiast tak mi się wydaje, że chyba na ten moment skończyło się już w ogóle miejsce na targach. Czy na przestrzeni tych lat, powiedz mi, wyciągnąłeś jakieś wnioski, które dzisiaj zastosowujesz w organizacji tego eventu? Tak, to znaczy w zeszłym roku puściliśmy hostessy po kempingach z zaproszeniem na targi. Dotarliśmy do ponad 2,5 tysiąca załóg, bo założenie było takie, że hostessy kulturalnie podchodzą do każdej załogi na kempingu i albo wręczają, zapraszając osobiście na targi, zostawiając materiały, albo zostawiają na stole czy w miejscu takim dostępnym, żeby nie zaśmiecało to po prostu kempingu. I to jest pomysł, który chodził mi jakiś tam czas po głowie. Mówimy też o tym firmom, że jest taka możliwość, żeby ze swoimi ulotkami dotarły do tych klientów na kempingach. I coraz więcej firm z tego korzysta.
No bo po pierwsze, jeśli ktoś za nie może i nie będzie mógł przyjść po trudnej nocy na tutaj do nas, to przynajmniej dostanie tą ofertę, być może z której skorzysta z jakiegoś kodu rabatowego czy coś, a jednak te ponad 2,5 tysiąca załóg, a i tak nie zdołaliśmy dotrzeć do wszystkich, bo właśnie na 2,5 tysiąca ulotek nam się po prostu skończyło, a jeszcze moglibyśmy więcej, no to jest ogromny potencjał. No i też to, co ja podkreślam od zawsze, że jest to miejsce, wydaje się, idealne do promocji karawaningu, bo oprócz tych stałych klientów, którzy karawaning mają we krwi po prostu już tak zupełnie na serio i do końca życia, to przez Półwysep przecież przeplata się taka masa turystów, gdzie czasami, jak to wystawcy mówią, że są to typowi oglądacze. Oczywiście tak, ale nigdy nie wiemy, czy ta osoba, która nie weźmie od nas kontaktu, czy nie weźmie do nas ulotki, nie wróci do domu i powie, my też tak chcemy, i się tym karawaningiem zarazi po prostu. To jest też fajna promocja właśnie karawaningu, tak? Bo jest dużo hoteli, pensjonatów, ludzie często nie zdają sobie sprawy, przyczepa, kamper, jakie daje możliwości i nagle, wiesz, przechodząc na spacerze tak naprawdę. A to jest tak, że oczywiście no nie 100% z tych osób skorzysta z tej formy turystyki, natomiast jestem święcie przekonany, że robimy dobrą robotę właśnie poprzez promocję karawaningu na Półwyspie Helskim, bo ciężko jest osobom, które przyjeżdżają na wakacje, wejść na kemping i zagadywać do obcych ludzi, pytając o tematy. A Caravaning Summer Show daje to możliwość, żeby po prostu przyjść, zobaczyć, dotknąć, porozmawiać i przede wszystkim spotkać się z ekspertami, którzy wszystko nam od początku do końca wytłumaczą. No piękne okoliczności przyrody tutaj w tym porcie jachtowym w Jastarni. Na dłużej tu już zostajesz? To pytałem, znaczy, to podczas ostatniej tak, edycji. Tak, po ostatnich rozmowach, kiedy tutaj załatwialiśmy formalności co do tego wydarzenia, usłyszałem, że jest też bardzo taki pozytywny odzew, jeśli chodzi o same władze Jastarni tutaj, także wygląda na to, że zostawiamy po sobie dobre wrażenie, dzięki czemu po prostu nie ma problemu z tym, żebyśmy wracali tutaj co rok, także my tak jak Jurek Owsiak, no, do końca świata i o jeden dzień dłużej. No dobra, Filip, to ostatnie pytanie w takim razie, no bo przyszło nam żyć trochę w niepewnych czasach. Najpierw wystartowała pandemia, która zabiła twoją branżę eventową i generalnie, wiesz, wybuchła branża karawaningowa. Teraz przyszło nam żyć w czasach inflacji i małej wartości pieniądza. No ludzie generalnie mają te na co dzień problemy szeroko pojęto geopolityczne. Odnajdujesz się w tym wszystkim? Firmy się odnajdują? Czy ty jako prowadzący też działalność się odnajdujesz? Powiem szczerze, że na początku z przerażeniem patrzyłem na to wszystko, co się dzieje w 2020 roku, bo to wtedy chyba to wszystko się zaczęło. I mnie uratowała jedna rzecz, tak na dobrą sprawę, że po pierwsze to, że były to imprezy plenerowe, w związku z tym jakby inaczej można było to zorganizować w plenerze. Hale były z założenia zamknięte, w związku z tym tam nawet nie było dyskusji. Mi się po prostu udało z obronną ręką z tego wychodzić. Ja szczerze mówiąc osobiście tego, powiem tak, Caravaning Summer Show jest jedną z naszych takich, bo powiedzmy sobie szczerze, że jest to twór rodzinny. Tutaj nie ma sztabu ludzi, który pracuje dział reklamy, dział marketingu. Wszystko to, co robimy, to robię ja z moją żoną, chociaż to też jest jeszcze utrudnione, bo nasza młodsza córka dopiero od września idzie do przedszkola i ta siła, że tak powiem, tej pomocy dopiero nadejdzie. Ale ta sytuacja przez to, że nie mamy sztabu ludzi, którzy też pracują, w związku z tym to wszystko się po prostu obroniło. Czyli to, że plener i to, że mała grupa ludzi ograniczająca się do jednej w porywach do dwóch. W związku z tym przeszliśmy przez to tak na dobrą sprawę bez większych kłopotów. Co prawda po pandemii wydarzyła się sytuacja na Ukrainie, która okazała się wcale nie łatwiejsza od pandemii, bo właśnie przede wszystkim wprowadziła taki chaos w głowach ludzi. Co będzie? Czy to nie dotrze do Polski, taka niepewność przyszłości. W związku z tym też miałem okazję przeprowadzić parę takich rozmów, czy to na pewno się odbędzie. Wszyscy stali w takich blokach startowych i patrzyli, co się wydarzy po prostu. Także powiem szczerze, że jeśli przetrwaliśmy już pandemię,
przetrwaliśmy, chciałem powiedzieć, bo nie my bezpośrednio, ale poradziliśmy sobie z tym, co dzieje się tuż obok nas, to chyba nic nie jest w stanie już mnie zniszczyć. Moi drodzy, karawanik Summer Show, port jachtowy w Jastarni połączony z imprezą też wodną. Tak, będą też jednostki i na wodzie, i na lądzie, także łączymy te dwie branże. Jedziemy dalej. Filip, nie chcę wam zdradzić tajemnicy, która jeszcze dzisiaj jest niepewna, ale pewna przyczepa kempingowa, która jednocześnie może być łodzią, zostanie tutaj prawdopodobnie zwodowana, ale cicho, on nie może o tym mówić oficjalnie, ja natomiast mogę nieoficjalnie. Tak na dobrą sprawę, chwilę przed naszą rozmową, ja już wiem, że firma Teacher Polska będzie z przyczepą, która była już widywana na innych targach. Ale na lądzie, a u nas będzie pewnego rodzaju, że tak powiem, show na zasadzie zwodowania tej przyczepy na wodzie w porcie w Jastarni. I myślę, że to będzie nie lada atrakcja, no, przyczepa, która ląduje w wodzie i nie tonie. 14-17 lipca, zapraszamy serdecznie, wstęp gratis, wstęp wolny. Tradycyjnie. Nic się nie zmieniło, słuchajcie, widzimy się w porcie jachtowym w Jastarni, na biwaku, już nas na biwaku objął patronat medialny oczywiście nad tą imprezą. Filip. Za co serdecznie też dziękuję. Dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.